Powiedz mi, czy to jest moje, mówię o projekcie Męskie Granie, czy to jest moje subiektywne odczucie, czy w tym utworze, który dzisiaj pokażemy, jako pierwsi na świecie, najbardziej czuję twój sznyt, twój talent i twój styl wymyślania muzyki? Możesz mówić bez względu na obecność tego tutaj. No, jest to w zasadzie moja piosenka, ale oczywiście... A? Ucho? Ale... Ma się ucho? No, to ma się ucho, ale nie powstałaby bez pomocy Dawida na pewno. A skąd wiesz, czy nie byłaby lepsza, gdyby jego nie było? To wiem to doskonale, gdyż kiedy pracowaliśmy w studio razem, jakoś tak oddziaływujemy silnie na siebie, że jestem fanem Dawida i strasznie chciałem udowodnić, że... Naprawdę jesteś fanem Dawida? Oczywiście. A za co? Dlaczego? Że potrafi tak śpiewać, że strasznie się interesujesz, co powie ci w następnym... wersję, jakoś tak potrafi opowiadać. Znaczy w piosenkach tak, bo tu jak widzisz, to mu się trochę nie lepiło. No. A wiesz. A ty, byłeś, miło mi a ty byłeś fanem, tylko tak szczerze, nie musisz się odkryć. Tak, tak. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Krzysiek wiele potrafi i tego, że jest po prostu na każdym instrumencie geniuszem i znaczy sam uważa oczywiście, że nie potrafi nic, ale z mojej perspektywy to jest po prostu niewiarygodne, że serio łapie każdy instrument i robi numery w 3 minuty. I ja uważałem, że faktycznie moja obecność może zaszkodzić, ale myślę, że ostatecznie wyszło spoko. Nie, no, wyszło super. Mieliśmy taki przelot w studio, kiedy już położone zostały jakieś podwaliny pod piosenkę, okay. Że wchodził Dawid, śpiewał melodię, ja bladłem, że Jezus Maria, jak on to zrobił? No przecież teraz i co, ja teraz wyjdę, jestem starszy prawie dekadę od tego człowieka. Ty jesteś od niego 10 lat. Tak, ty masz 34 lata już prawie. Niemalże, tak. O rany. Już na koncercie w Żywcu będę miał 34. No. Więc za wszelką cenę chciałem udowodnić, że jeszcze nie jest pora, żeby ustępować pola młodszym, że jeszcze muszę ale coś wkurza pokazać. Cię, że on tak robi karierę, nie? Że tak szybko. Tak szczerze, to co mi mówiłeś przez telefon, że cię wkurzało to. Strasznie. No, nie mogę spać. No. Myślę, jak, nie, wiesz co, Dawid mnie... My poznaliśmy się jakiś czas temu i Dawid był podobno zaskoczony, że ja mam 34 lata, natomiast tak. Ja byłem dużo bardziej zaskoczony, że on ma 25 tylko, bo... Kiedy się z nim rozmawia, będę mówił trzeciej osobie, więc no, ja się nie widzę, to mnie uderza jakaś taka dojrzałość naprawdę? Z tego ja podczas dzisiejszej rozmowy to mnie uderzało zupełnie co innego. Nie, ja to...